Siema, siema. Bilokę z tej strony. Kurwa. Słuchajcie. W TVN-ie. Na Onecie. Na Interi. W TVP. W tych wszystkich mediach głównego nurtu naprawdę oni mówią prawdę. Zaraz wam powiem, dlaczego tak cicho mówię. Nadaję ze Śląska. A dokładnie ze Strzębia Zbroju. To jest takie nasze kurwa polskie Wuhan. Muszę uważać, żeby żadna bestia mnie nie zaatakowała. Jadę po drodze, słuchajcie, szkoda, że tego nie widzicie. Trupy się ścielą. O, chyba po jednym przejechałem. Wszędzie leżą plastikowe worki na zwłoki. Sam zakupiłem 12 sztuk na zapas. O, chyba komuś głowę przejechałem. Słuchajcie, to naprawdę się dzieje. W Polsce jest Wuhan. Słyszałem, że górników to do szybów wrzucają. Szyb na bziu jest ponoć pełny. Więcej się nie przyjmie. Istny Armagedon. Tragedia. Ludzie! Ludzie, uciekajcie stąd! Kochani, słuchajcie, nie wiem jak inaczej skwitować to, co w naszym kraju się dzieje, bo już po prostu brakuje mi słów na tak naprawdę głupotę ludzką. Docierają do mnie informacje z różnych stron, że no, na górników poszła fala hejtu, teraz idzie na całkowicie jako Ślązaków, jesteśmy hejtowani, wszyscy się nas boją, jak trendowaci. Kurde, co trzeba mieć w głowie, żeby uwierzyć w takie właśnie newsy, w takie fake newsy? I myślę, że jak przyjedzie do mnie Ślązak, to mnie zarazi. Bo przecież on na pewno choruje bezobjawowo. Ja pierwszy myślałem, że to jest żart, że ludzie nad morzem nie chcą Ślązakom wynajmować domów, apartamentów i czy wszystkiego tam po kolei. Tylko wystarczy, że powiesz, że jesteś ze Śląska, out, tschüss. I to nie tylko nad morzem, tak? To się po prostu dzieje w całej Polsce. Jak usłyszałem, że nawet samochody na śląskich rejestracjach zostają uszkadzane, to no kurwa, no załamałem ręce, bo to jest niemożliwe, słuchajcie. Mieszkam w epicentrum, tak? W tym Wuhanie. Teraz jestem dokładnie w Boryni. Kurde, widzę trzy kopalnie wokół. Same epicentrum. Tu się nic nie dzieje. Tu nikt nie umiera, nikt nie choruje. Znaczy chorują wszyscy, tak? Tylko bezobjawowo, żeby była jasność. Istny cyrk. Ludzie wierzą w tą papkę, którą podają im po prostu w mediach. Biorą to za rzeczywistość, no i potem tak to wygląda. Polacy, czy nas na serio pojebało wszystkich? Jak jeden na drugiego może nachodzić? I jeszcze najlepsze jest to, że przyjeżdżają do was tam Ślązacy po to, żeby wydać kasę, tak? Żeby, nie wiem, odpocząć. Powodów jest po prostu mnóstwo. Ty twierdzisz, że on może chorować bezobjawowo, ale wiesz, kurwa, że ty na pewno nie chorujesz bezobjawowo. Nie ma takiej możliwości, ty nie chorujesz. Pytanie, czy cię przebadali? Już abstrahując, że te testy to jest też jedna po prostu wielka ściema. Słuchajcie, tutaj ludzie na kwarantannach siedzą po 2 miesiące. 2 miesiące siedzenia w domu na kwarantannie i kurwa jeszcze nie jest przebadane. Ustalają, bo tu temperatura była za wysoka, tam za niska, tu próbki zgubili. Słuchajcie, to jest istny po prostu obłęd, co tutaj się wyprawia. Nie chodzi mi teraz to, że tu ludzie giną, bo tutaj nikt nie ginie, nikt tutaj nie widział tej bestii, która atakuje tylko i wyłącznie wybrane kopalnie. Tylko i wyłącznie wybrane, bo to nie wszystkie oczywiście. Tylko te... parę sztuk, a reszta jest po prostu czysta. Reszta górników nie choruje. Ekspedientki też jakoś w sklepach nie umierają. Policjanci nie umierają. Nikt nie umiera w tym kraju. Tylko bezobjawowo chorują górnicy. Ludzie, walnijcie się w łby. Zacznijcie myśleć normalnie. Jak to może być, że cholera jasna. Możemy robić spędy do 50 osób. To wtedy nie zachorujemy. Ale wesele już może być na 150. Przecież tam, co to? I tam nie trzeba maseczek, nie trzeba odległości, nie trzeba nic! Kompletnie nic! Bo przecież na weselu bestia nie może zaatakować. Gdzie? W takie święto, kurwa, pary młodej? Cię zaatakuje? Pogięło cię, człowieku? Ona ma
przekonać tylko i wyłącznie górników. Mam nadzieję, że widzisz te absurdy z tymi kagańcami. Szumowiński znowu robi akcję, tak? Zaraz będziemy znowu mieć zaostrzone wymogi, bo przecież kagańcy muszą być, naród musi być trzymany za mordę. Dlaczego się nie zainteresujesz tym, że do Polski wjechało 10 tysięcy nowych żołnierzy amerykańskich? Dlaczego nie zainteresujesz się tym, że cała Europa z jakiegoś powodu się kuźwa zbroi? Dlaczego się właśnie nie zastanowisz nad tym, że policja jest dozbrajana? Coś się kuźwa święci ludzie, a wy się kurde boicie choroby, która nie ma żadnych objawów, boicie się Ślązaków. Za chwilę ten Śląsk naprawdę zamkną i chuj z tego będzie, wspominałem to już na którymś tam z moich poprzednich filmów. No pytanie, co dalej? Kiedy zamkną następne rejony Polski, bo mi tu to śmierdzi jakimiś, nie wiem, rozbiorami? Zatrzymajmy tą falę hejtów ogólnie w Polsce. Już teraz mi nie chodzi o górników, o Ślązaków. Ogólnie w Polsce. Ludzie, my mamy się w tym czasie jednoczyć, a nie wzajemnie hejtować, tak? Jesteśmy słabi właśnie, jak wzajemnie po sobie jedziemy i im właśnie o to chodzi, żebyśmy byli słabi, zajęli się sobą, a oni sobie poprzepychają, co im po prostu pasuje. Ja nie wyrażam zgody na taki hejt. Ogólnie nie wyrażam zgody po prostu na hejt. Uważam, że zjednoczenie jako jedność, wtedy naprawdę coś w tym kraju możemy zrobić. Rozsyłaj to wideo, jeśli ci się chce. A jeśli nie, to dopierdol bez różnicy. Zapraszam na kanał i Rokes Sława. No i tyle. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na razie. Cześć.